Cześć, Wordnest! Nadchodzi Festiwal Zimy, czyli tegoroczne świąteczne wydarzenie pełne wyzwań, darmowych nagród i śniegu. Start 17 grudnia. To już oficjalnie. Znamy dokładną datę oraz nazwę tego eventu. 17 grudnia to wtorek, a w pikach gry już jest chyba wszystko gotowe. Dlatego możemy się spodziewać tego eventu o 14 lub 15, bez przerwy technicznej i gigabajtów do pobrania. W tym filmiku powiem wam, czego możemy się dokładnie spodziewać od tego wydarzenia. Zanim zaczniemy to, robię to bardzo rzadko, ale wspomnę o moim kodzie w filmiku. Mój kod to Ernest. Z góry dziękuję każdemu, kto zdecyduje się go wpisać. A więc, wraz ze startem tego wydarzenia do gry, wejdzie ta oto misja. Nazywa się, uwaga, Festiwal Zimy. Do wykonania będzie w sumie 14 wyzwań, a za każde z nich będzie jakaś świąteczna nagroda. Ale nie będzie można odebrać wszystkiego naraz. Codziennie przez 14 dni będą odblokowywane wyzwania po kolei. Rzućmy okiem na nagrody. Za pierwsze wyzwanie do odblokowania będzie deska na plecy, ze złotym napisem 2020. To oczywiście nawiązuje do nowego roku, który zbliża się dużymi krokami i na nowy rok, tak jak rok temu, w Fortnite będzie jakieś mini wydarzenie. Za drugie wyzwanie otrzymamy wzorek z ciepłego swetra świątecznego jako ikonkę sztandaru. Trzecie wyzwanie wynagrodzi nas animowanym malowaniem na bronie. Jest to jedna z moich ulubionych nagród z tej misji. Proste, ładne i animowane malowanie, którego na pewno będę używał. Za czwarte wyzwanie będzie emotka Łyk Shaolin. Przypomina mi ona Baby Jody pijącego zupkę. Nagrodą za piąte wyzwanie jest kolejny styl do deski. Tym razem przedstawia ona mozaikę świątecznego piesła. Szóste wyzwanie oferuje emotkę małej ikonki swetra we wzorki. Siódme wyzwanie i kolejna deska. Za siódme wyzwanie będzie styl z białym niedźwiedziem. No, tutaj wygląda troszeczkę groźniej niż skin, na którym jest wzorowany. Za ósme wyzwanie otrzymamy zbierak bałwana na patyku. Dziewiąte wyzwanie za to oferuje pakiet muzyczny. Słyszeliście ten pakiet muzyczny przez cały ten filmik w tle. Kolejne wyzwanie, kolejna deska. Ta deska przedstawia trasę narciarską w minimalistycznym stylu. Następne wyzwania po kolei wynagrodzą nas graffiti łamorzecha oraz białego niedźwiedzia. Za przedostatnie wyzwanie będzie kozacka lotnia. Tematem tej lotni jest świętowanie nowego roku i idealnie pasuje do deski za pierwsze wyzwanie. Za ostatnie wyzwanie będą smugi spadania. Podczas spadania będą wokół nas orbitować bile dyskotykowe. Ale to nie są wszystkie nagrody, które będzie można otrzymać podczas tego eventu. W plikach gry jest wzmianka o prezentach Festiwalu Zimy. Z tego co widzę, to za granie w Fortnite będziemy otrzymywali prezenty do otworzenia. Każdy prezent będzie zawierał jeden z tych oto 9 przedmiotów. To, co otrzymamy w naszym prezencie, będzie losowe. Wydaje mi się, że będziemy mogli je zdobywać za darmo, raz na dzień czy dwa. Ale według wycieku FireMonkiego, te prezenty będzie można też kupić. Albo dla siebie, albo dla znajomego. W cenie bardzo podobnej do ceny 1000 feudolców. To dobra opcja dla tych, którzy będą chcieli wszystko odblokować pierwszego dnia. Albo po prostu podarować taki prezent znajomemu. Jak już mówiłem, to co może wypaść z tego prezentu jest losowe. Przypuszczam, że te prezenty albo będą za wezwania, albo każdy otrzyma jeden taki prezent. Jeśli będzie chciał więcej, to będzie musiał je kupić. Albo je otrzymać od kogoś. Najlepszą nagrodą z tego prezentu jest moim zdaniem ten zbierak. Poza tym może wypaść jeszcze ten oto piernikowy podwójny zbierak. Ta lotnia też jest niezła i też może wypaść z takiego prezentu. Do tego w tym prezencie może być malowanie na bronie. Jedno powiązane z nowym rokiem, a drugie w świątecznych barwach. A oto smugi spadania, które można wylosować. I oczywiście ekrany wczytywania. Na koniec puszczę wam muzykę z pakietu muzycznego, który jest jedną z tych nagród, które można wylosować. A w opisie macie link do Tlimixa. Wstawię na swój kanał nagrania tych wszystkich przedmiotów, które widzieliście w tle. Ja już dziękuję za oglądanie i zapraszam do słuchania.
to chyba wszystko na temat tego eventu. Ja już dziękuję za oglądanie i do zobaczenia w Bysie Bojowym.